jak mi tu miło, jak przyjemnie. Ale pada deszcz. Jak tu wspaniale, jacy ludzie są wspaniali w Polsce. Myślą tylko o sobie. Mimo wszystko są samotni. Gdy dziad gada do dziada, gad gada do gada, a żebrak do żebraka. Gdy i takim wszystkim prostym zewsząd nędza. Wtedy, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca. A co, a co? A co tłuszcz tej kopy maca? I co, i co? A wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknąć wieszkę kopie wrogu. Nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare. A ty, chłopku, dare. Dare, no to tylko są kawałki poezji Mikołaja Reja. Mikołaja Reja Doświadczyńskiego, przypadki. Proszę państwa, chciwość, pazerność, to jest wszędzie, nie tylko tam u nas w Ameryce, ale okazuje się, że tu w Polsce. No ale dziwi mnie to, że ja, jako zakonnica, widzę, że oni tutaj w tej Polsce to cały czas by tak gromadzili schowek. No u tego Mareczka to wiesz, schowek jest na 14 piętrze, jeden, drugi, mieszkanie trzecie, no bo też schowek. No. Już Anita powiedziała, że te barokowe, a pozłacane meble są nieaktualne. No i zdaje się, że on coś tam usunął z tych mebli, ale Melina z domu, schodek, schowek, wychodek, na ostatnim piętrze, schowek, na dole, piwnica i gdzie jeszcze? Proszę państwa, że tak każdy chciał mieć tyle tych schowków, to oczywiście, że to nie byłoby możliwe, ale o czym to świadczy? Jaka chciwość, jaka pazerność, to tak, ale jaka głupota, jaka straszna głupota. Państwo zobaczą, co tu jest, czego matka ode mnie chciała, żebym prowadziła normalne życie, żebym po prostu wyszła za mąż, miała dzieci i do kieratu dać mnie. No do kieratu czego? Do kieratu jakiejś głupoty. Dzieci będą się rodzić, a ja będę jak osią pracować. Po co mi to? Po co mi te chlewki te tu w Warszawie? Po co mi to w tej największej na świecie wsi Warszawa? Po co w ogóle mi ta wiocha? Jak nie chlewki, to kurniki. Tutaj mówili, że na Centralnym jest jakieś akwarium. Poszłam sprawdzić, a tam siedzą jak kury. Kury z głową do dołu, ko-ko-ko, ko-ko-ko. I właściwie, a praktycznie, zamiast spać, to całą noc pieprzą. Bleble, bleble, terelemele, kukuryku, lewartow. Pieprzą i pieprzą. I ta mówi, że ona jest, oj, najważniejsza w dyskusjach, proszę państwa, w rodzinnych spotkaniach. Prym wierzy, że ona jest istotna. Tak, koleżeńska, towarzyska. A pieprzą o dupie Maryni, jak to, wiesz, nawet te śpiewaczki z chóru z Teatru Wielkiego. To przecież jakie skandale były, jakie afery były, że jeździł chór i soliści, no przecież też, po całym świecie. No i ten chór handlował, handlu. Po co ci tyle tego handlu? Handlowali.